Witam Was bardzo serdecznie, tu Komandosz. W dzisiejszym odcinku jestem sam. Obiecałem Wam kiedyś Rysie i dotrzymuję słowa. Jak tam w ogóle moi widzowie w nowym roku? Dobrze, źle? Mam nadzieję, że dobrze. Usłyszałem dziś tu Rysia przed nagrywaniem. No i ten. Mam nadzieję, że na przykład z klasyku Wam się podobał odcinek z Rysiów. Może. O, wpisz na obiec. Może ten. Zaproponujecie coś, jak, żebym upolował jakieś, nie wiem, nowe zwierzę czy coś. Kiedyś. Ale planuję ten niespodziankę z wyjątkowym gościem. Po tym odcinku. Szybko sprawdzę, że się nagrywa. Dobra, nagrywa się. Usłyszałem tu Rysia. No i teraz pytanie, czy ta Ryś jest tu? Czy tu? Czy tu? Scroll mi się coś psuje. Czy ja dobrego używam babika? Dobrze używam. Obiecałem wam. Jeszcze pamiętam Q&A, bo dużo osób zauważyłem, że mi ten co chwilę na prywatnym wszędzie, albo na Discordzie, albo na Steamie, albo na Facebooku mi piszą, kiedy Q&A. I mogę Was zapewnić, po tym odcinku od razu pojawi się Q&A jeszcze tego samego dnia. Jest coraz ciemniej, jest już 19:10. Nie świadczy trochę fajnie. Oj, nie świadczy. Fajnie tu polować w nocy.
Ale jak to powiedzieć, bez latarki ani róż. Na szczęście mam jeszcze latarkę. Ale w razie co, to się przygotujmy. Jak działa? O, dobrze. Już można polować z noktowizją. Trochę mnie zastanawia, na przykład, żeby kiedyś dodali termowizję. To jest bardzo ciekawe. A ja na przykład jestem fanem i Nocto, i termowizji. Tylko już, jeśli mam okazję, to chętnie kotwie na przykład tego używam. Nie wiem jak wy, czy tam używacie, czy tego w ogóle nie używacie. Możecie mi napisać w komentarzu, chętnie przeczytam. I chętnie bym się dowiedział, czy byście, jakby było dodana termowizja, czy byście używali Nocto, czy Termo. Czy obydwu, czy w ogóle? Tam, gdzie powinny być rysie, to pustka. I to wielka pustka. Coś mogłem oznaczyć. Chyba, że tutaj. Coś tu mogłem oznaczyć. Jezu, ty Hunter. Ile ty mi tych czwórek jeszcze dasz? Tu czwórka, tam czwórka. Ja bym się trochę na reniferach. Ale trochę go tak widać. Na przykład porównajcie teraz noktowidzą, jak na przykład tak od boku się porusza. A jak się go oznacza? A na przykład... O, taką lornetką. Gdyby nie scroll, to ten. Ale ta lornetka ma większy zoom. Gdzie mogą być jeszcze rysie? Renifer, dam ci spokój.
Bo jesteśmy na ryszardach. My idziemy na ryśka, po prostu. Jestem tak zmotywowany, że w końcu poszedłem na tą fajkę, bo zazwyczaj teraz ostatnio siedzę na nowej mapie, co wyszła. Dobra, pójdę tu. Teraz plan działania. Pójdę na to jeziorko. Może tam spotkam tego rysia. I w razie co zahaczę ten punkt. No ja trochę tak nie uwierzę, że serio, że kolejny odcinek nieudanych polowań. Moi drodzy, widzimy się za chwilę, jak spotkam w ogóle jakiegoś rysia, czy jakiś ślad, czy coś. Widzimy się za chwilę. Już wróciłem. Spotkałem kolejne renifery. Jak chcesz rysia, to masz renifera. A to niespodzianka. Oby były świeże, oby były świeże. Ach. Ale widać, są tu rysie. Są tu rysie. Widać, że w Nocto zrobili tak, że już ledwo widać te ślady, jak kiedyś. Bo ja pamiętam, że z Nocto było widać bardzo z daleka ślady.
Polowanie na rysia w Kotwie jest o wiele łatwiejsze niż w klasyku. I to już mogę być 100% pewny, bo w klasyku to jest wszystko takie randomowe. Raz przyjdzie ci ryś, raz się nie przyjdzie, raz się zrespi blisko, raz wcale blisko, że chodzi bardziej o, że daleko od ciebie strasznie. Dodatkowo no po prostu macie w klasyku takie 50 na 50 szans, że upolujecie rysia w klasyku, a w kotwie macie na przykład takie ślady, załóżmy. No i idziecie za śladami, jak się odezwie, to go wabicie normalnym takim wabikiem i wam przyjdzie. Ten wabik ma aż 40 punktów wabienia, więc dużo, przyznaję się, dużo jak dla mnie. Ja za tym rysiem pójdę. No to słyszeliście to? Dobra, nieważne. No to drodzy moi widzowie. Widzimy się za chwilę. Już jestem, moi widzowie. Okazuje się, że to są bardzo świeże tropy teraz. Nie bardzo tak świeże, że świeże, ale świeże. Może się okazać. O, misiek tu też był. Że możemy mieć bardzo, bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że uda nam, no bardziej mi się uda teraz, ale uda mi się to nagrać, ale ogólnie uda nam się to upolować, bo coś czuję, że trzyma się za mnie kciuki, żebym to upolował. Trochę tak pochodzimy za tym rysiem. Jest ryś. Nie wiem, czy tu latarka płoszy, czy nie.
Jest! Oh. Nie, tu jest farba. Ale gdzie on leży? Tam jest drugi, dobra, zbierzemy. Trójka. Udało nam się ludziska upolować na rysia. Ładny, słodziak. Aż będzie na miniaturkę. Myk. I tam gdzieś się odezwał kolejny. Gdzieś tam, nie wiem. Kolejne stado reniferów. I druga czwórka. Dobra, czwórka, ale ładna. Ze dwóch, moi widzowie, na chwilę. Zawsze widzimy. Dobra, i to moi widzowie. Tutaj mamy niedźwiedzicę, a tutaj mamy ślady. Jak to fajnie siedzi. Lepiej, żeby siedziało. Niż... żeby nas... staranowało. Jezu, piżmowiec nas straszy. Te renifery, nie ten, okrążają, ja okrążam renifery, gdzie przed nami chyba jest ryś. Niedźwiedzie śnieg, dobra. Tylko nie spojrzeć z reniferów, bo to będzie bardzo złe. O! Czyżby inny gatunek nie puszczy innego gatunku? Ciekawe. Bardzo ciekawe. O, mamy kolejnego rysia.
Dwa razy poprawiam. I leżę. Co mi się dzieje z tym scrollem? Halo, scrollu, współpracuj. No to widzicie, moi widzowie, w klasyku mamy trochę trudniej polowanie na takiego rysia niż w kotwie. W kotwie to łatwiej zauważyć zwierzę, lepiej je usłyszeć. Mamy odpowiednie sprzyrządy. Jeszcze trochę łatwiej mamy z sprzętem. Bo tak, mamy wabik taki, który nie jest taki mechaniczny. Nie mechanicznych, tylko ten elektroniczny. A dobra, tu leży ryś. Jeszcze mamy odpowiednie kalibry, mocne kalibry. Chwila. Gdzie on leży? Tu. O. Ryś. Jaki słodziak. Czyżby wyłączyli kamerę, tę latarkę w tym? Zrobię se screena, może też będzie to miniaturki. Tylko chwila. Jak to zrobić, żebyście zapamiętali tego rysia? No z tej strony przypomina trochę rysia. O. Potwierdzamy zdobycz. Pierwszy strzał to się nie popisałem, a później w dupę. No niestety, ale stety. Mamy drugiego rysia na rozkładzie. No to chyba tyle wystarczy w takim pięknym odcinku. Momencie. No to życzę wam, moi mili, szczęśliwego nowego roku. Bo to nagrywam po Sylwestrze, niestety. Ale ogólnie życzę wam zdrówka, szczęścia. I czego tam życzycie? Miłego oglądania. Trzymajcie się.